Chwała Bogu, witajcie. Gdyby nie pogoda na zewnątrz, pomyślałbym, że dzisiaj Sylwestra mamy, kończy się rok i składamy świadectwa Bożego działania. Wspaniale, cudownie jest słyszeć takie świadectwa Bożego działania, Bożej mocy w naszym życiu. Czasami nie czujemy Boga obok nas, czasami wydaje nam się, że Go nie ma, czasami zapominamy w ogóle o tym, że On jest, że On się interesuje naszym życiem i nie ma błahych spraw. Nie ma spraw w naszym życiu, które Boga nie interesują. Jest jak najlepszy przyjaciel, a zawsze jest blisko, o wszystkim chce rozmawiać. Zawsze jak jadę z moimi dziewczynami, odwożę je do przedszkola i do szkoły, to zawsze modlimy się, taki zwyczaj wprowadziliśmy i modlimy się i błogosławię je, bo wiem, że w nim są bezpieczne. Kiedy są oddane w jego ręce, to są bezpieczne. Cokolwiek się wydarzy, czy będą w szkole, czy będą na boisku, czy będą na stołówce, gdziekolwiek, zawsze są w ręku Pana, bo Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy, hojny, On ochrania, On strzeże i nawet jeżeli dzieją się różne trudne rzeczy w naszym życiu, On jest również w tych trudnych rzeczach, trudnych doświadczeniach. Wiecie, byłem poruszony, jak posłuchałem sobie świadectwa Sabiny Małkiewicz, znałem jej świadectwo Jonasza, ale z tej warto zobaczyć też dwie perspektywy. No naprawdę byłem poruszony Bożą dobrocią, Bożą taką troskliwością i wiecie, Bóg jest dobry w tym, że On daje wyjście z najtrudniejszych sytuacji. Czasem nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale On jeden wie i dobrze być Jego przyjacielem, dobrze być blisko Niego. Kochani, pomny na czas, który pozostał, będę litościwy, nie będę się rozwlekał, przynajmniej takie wyrażam moje staranie i dążenie dzisiaj. Chciałbym mówić o posłuszeństwie. Może dobrze, że jesteśmy tacy zachęceni tymi świadectwami, bo wiecie, kiedy jesteśmy niesieni takim Bożym prowadzeniem, widzimy, doświadczamy Jego obecności, doceniamy to, mówimy o tym, to też łatwiej nam słuchać o tym, o posłuszeństwie i też łatwiej nam być posłusznymi, tak? Bo widzimy, jesteśmy złamani Bożą dobrocią, Bożą miłością i jest łatwiej wtedy. Całe nasze ciało, nasz umysł, nasze serce współpracują ku temu, żeby Bogu się podobać, bo On jest taki dobry dla nas. Jest wtedy prościej. Chcę dzisiaj mówić o posłuszeństwie. Kochani, na początku chcę wspomnieć o tym, czym jest posłuszeństwo, jak ja rozumiem posłuszeństwo. Posłuszeństwo to jest oddanie siebie na poddanie się jakiemuś porządkowi, to jest złamanie swojego pragnienia, swojego dążenia, to jest rezygnacja ze swoich przekonań i poddanie wszystko pod porządek, pod określony porządek ustanowiony przez kogoś innego. Już odrobina nieposłuszeństwa kładzie cień na całości, dlatego że z posłuszeństwem łączy się akceptacja, uniżenie przed całością. Nie można wybiórczo być posłusznym. Można być albo posłusznym, albo być nieposłusznym. No nie można mówić o posłuszeństwie, jeżeli w czymś zawodzimy, w czymś ulegamy, nie poddajemy się jakiemuś porządkowi. Posłuszeństwo to nawet nie jest zobowiązanie, bo zobowiązanie, wiecie, powstaje w wyniku umowy. Umawiamy się z kimś, umawiamy się z drugą stroną, że oto ja na podstawie umowy dwustronnej zrobię coś, czemuś się podporządkuję. Zwykle zobowiązania umowne powstają w wyniku negocjacji. W posłuszeństwie nie ma mowy nie ma miejsca na negocjacje, nie ma mowy o negocjacjach. Albo robisz tak, jak jest poddane, albo nie jesteś posłuszny. Chyba że mówimy o takim bezwarunkowym zobowiązaniu, ale to jest istota posłuszeństwa. Pojęcie posłuszeństwa kojarzy się dzisiaj, wydaje mi się, negatywnie. Takie odniosłem wrażenie, kiedy tak rozmyślałem nad posłuszeństwem, kiedy zacząłem szperać w internecie, żeby wyszukać definicję posłuszeństwa, wyskoczyła mi strona z synonimami. Wiecie, trochę byłem taki lekko zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że aż taki stosunek jest, przynajmniej w języku polskim, w synonimach, które ludzie gdzieś łączą z posłuszeństwem, taki jest stosunek do tego słowa, do tego zjawiska. Kochani, kilka takich właśnie synonimów, które wynotowałem i którymi jestem zdziwiony. I otóż według takiej strony jak synonim.net posłuszeństwo na przykład w odniesieniu do cechy osoby prostej
określane jest również innymi słowami takimi jak banalność, bezosobowość, bezpłciowość, bezznaczeniowość, brak indywidualności, brak osobowości, brak pewności siebie, brak stylu, lękliwość, nijakość, stereotypowość, szablonowość, średniactwo. Jesteśmy zaskoczeni, prawda? Inne określenia, jeśli chodzi o kontekst posłusznego wykonywania poleceń. Apatia, apatyczność, bezsilność, bezwolność, bierność, gnuśność, letarg, marazm, pantoflarstwo, pasywność, potulność, śpiączka, uległość. Jeśli chodzi o posłuszeństwo jako cechę osoby posłusznej, to tak samo bezwolność, czołobitność, kapitulanstwo, lizusostwo. To są takie określenia i wiecie, ja widzę pewien trend w dzisiejszym społeczeństwie, w dzisiejszych społeczeństwach, w ludziach. Dzisiaj niemodne jest być posłusznym, niemodne jest się podporządkowywać. Myślę, że też otoczenie, walka o swoje racje, walka o dążenie do tego, żeby być w jak najlepszej pozycji, żeby walczyć o swoje prawa, wymusza na człowieku, czy zmusza człowieka do tego, żeby często łamał porządek. Widzimy to, przynajmniej ja to obserwuję w przypadku dzieci. Jeżeli jest określony przypadek, ale określony porządek, do którego dzieci powinny się dostosować, ale rodzic zauważy, że ten porządek jest łamany przez wszystkie inne dzieci, które gdzieś tam, nie wiem, są wywyższane, gdzieś tam lepiej walczą o swoje racje, to taki rodzic jest gotów nawet doradzić dziecku, zrób tak i tak, żeby ominąć porządek, żeby zrobić coś w sposób inny niż wymagany, żeby tylko osiągnąć ten cel, jakim jest obrona własnego statusu, własnej pozycji. I myślę, że w dzisiejszym żyjemy w takim świecie, żyjemy w takich czasach, gdzie w opinii większości ludzi dobry status, ludzki szacunek i poważanie są ważniejsze niż posłuszeństwo ustalonemu porządkowi i zasadom. Często właśnie wybór zachowania opiera się na tym, nikt się nie podporządkowuje, to ja też nie będę frajerem, nie będę się stosował do zasad. Chcę, żeby też gdzieś tam być z przodu, żeby moje prawa były doceniane, nie będę podporządkowywał się jakimś zasadom. Nie mówię, że to jest generalna zasada, która dotyczy wszystkich ludzi, ale jak widzę taki trend, kojarzy taki trend, przed którym ja również muszę być ostrożny. Kochani, mamy też takie pojęcie jak obywatelskie nieposłuszeństwo. Jest to celowe działanie polegające na łamaniu konkretnych przepisów, żeby sprzeciwić się jakimś rażąco naruszającym określone wartości prawom, przepisom. I to jest połączone z tym, że z taką świadomością, że za nieposłuszeństwo będzie kara zastosowana przez państwo, bo tutaj mówimy o relacji obywatel-państwo. Wiecie, co do zasady, jeśli chodzi o chrześcijan, to możemy wymienić takie sytuacje w historii, gdzie rzeczywiście chrześcijanie byli wręcz zobowiązani do tego i wierzę, że i myślę, że jest wiele takich sytuacji w dzisiejszym świecie, że człowiek, chrześcijanin, kiedy widzi, że jest nakaz czynienia wbrew Biblii, jest zobowiązany do tego, żeby okazać nieposłuszeństwo. To są sytuacje usprawiedliwione, jeśli chodzi o przykład z Biblii. Dla mnie takim najlepszym przykładem jest postawa Daniela i trzech jego przyjaciół, którzy w obliczu prawa narzuconego przez króla, gdzie został wydany oficjalny dekret o tym, żeby oddawać cześć posągowi, sprzeciwili się temu, okazali swoje nieposłuszeństwo i za to czekała ich kara, ale Bóg, litościwy, dobry Bóg, wyratował ich z tego. Kochani, wszędzie tam, gdzie władza zmusza człowieka do postępowania wbrew Biblii, nieposłuszeństwo jest wskazane, a nawet żądane przez Pana Boga. Możemy wspominać o czasach nazizmu niemieckiego, możemy wspominać o czasach komunizmu. Teraz prześladowani chrześcijanie też cierpią, myślę, mniej więcej w taki sposób. Jednak jest tak, że człowiek tym pojęciem nieposłuszeństwa obywatelskiego stara się obejmować jak najszerszy zakres. I wiecie, jaki jest najpopularniejszy sposób na okazywanie obywatelskiego nieposłuszeństwa? Kojarzycie może? Niepłacenie podatków. Tym prekursorem pojęcia obywatelskiego sprzeciwu był właśnie taki pewien Amerykanin, David
Turo. On odmówił płacenia podatków na wojnę, protestując przeciwko niewolnictwu, szykanowaniu Indian i inwazji Stanów na Meksyk. Aż dziw, że tak demokratyczne państwo, tyle złego. Kochani, a dzisiaj unikamy płacenia podatków. Nie mówię, że wy to robicie, nie mówię, że ja to robię, ale jest taki trend unikania podatków w imię właśnie tego, że państwo nas okrada, oszukuje i możemy się tutaj sprzeciwiać. Ja to nie jest, to jest dygresja absolutnie. Ja się tam sam zacząłem się zastanawiać nad tym, no i to jak to jest w Biblii na temat podatków i kojarzyłem to słowo, kiedy Pan Jezus mówi, oddawajcie co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. Ale mówię, dobra, zgłębię temat, może coś tam jeszcze jest, jakieś inne słowa na to wskazują. I trafiłem na stronę doradcy podatkowego, który gdzieś tam opisywał historię najsławniejszych podatników i też ku mojemu zdziwieniu wskazał na podatnika Pana Jezusa i jego stosunek do podatków. Z tym, że jak to człowiek, jak to doradca podatkowy, chyba broniąc swoich interesów zawodowych, zasiał taką wątpliwość, wiecie, no, że Pan Jezus tak powiedział, ale powiedział to pod presją, bo gdyby powiedział tak, to by się naraził Rzymianom, gdyby powiedział inaczej, to by się naraził ludowi, więc gdzieś tam lawirował i wcale nie mówił o płaceniu podatków. Wiecie, i zgłupiałem już kompletnie, dlatego mówię, będę drążył temat dalej. No i trafiłem na Rzymian 13 rozdział, gdzie jest wprost wskazane, mówi o tym apostoł Paweł, co powinniśmy robić odnośnie podatków. To jest tylko taka dygresja. Kto jest ciekawy, zachęcam do lektury. Rzymian, 13 rozdział, tam jest też o posłuszeństwie władzy świeckiej. Myślę, że temat do takiego zgłębienia i do zastanowienia się, jeśli chodzi o tą tematykę. Ale to mówię w kontekście właśnie posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Ludzie lubią po prostu dopasowywać do swoich koncepcji, do swoich pragnień, do swoich teorii, różne koncepcje i wymawiać się właśnie w ten sposób, że ich nieposłuszeństwo jest usprawiedliwione. Kochani, jakie znaczenie ma posłuszeństwo w chrześcijaństwie? Jest to znaczenie fundamentalne. Przejdźmy teraz, kochani, do Biblii. Chciałbym parę przykładów nieposłuszeństwa opisać, wskazać, powołać się na to, żeby pokazać, jak działa mechanizm nieposłuszeństwa, do czego prowadzi, jakie są tego skutki. I chciałbym też na sam koniec powołać się na jeden przykład doskonałego posłuszeństwa. Domyślam się, że wiecie, o kim będę chciał powiedzieć. Już na początku Biblii, na pierwszych stronach Biblii, w trzecim rozdziale, czytamy o zjawisku nieposłuszeństwa. Przeciwnik Boga, diabeł, który też zbuntował się, który sprzeciwił się Bogu, który okazał mu nieposłuszeństwo, przyszedł do ogrodu Eden, gdzie mieszkali Adam z Ewą, otoczeni wszystkim, co było im potrzebne do życia. Niczego im nie brakowało. My o takich warunkach dzisiaj moglibyśmy sobie tylko pomarzyć. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Zaopatrzeni we wszystko. Niczego im nie brakowało. I oto przychodzi ten, który pierwszy się zbuntował, ten, który pierwszy okazał nieposłuszeństwo i zaczyna rozmawiać z Ewą. Otwórzmy Księgę Rodzaju, 2 rozdział, od 15 do 17 wersetu. Czytamy tam następujące słowa. Rodzaju, 2 rozdział, od 15 do 17 wersetu. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Słuchajcie, jeden rozkaz. Jedno proste polecenie, które zawiera się w jednym zdaniu. W dwóch. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Jest dane słowo, jest dane jedno takie przykazanie, jeden rozkaz, jeden nakaz, do którego Adam i Ewa mieli się stosować. Mieli zagwarantowane wszystko. Jeden mały rozkaz. I były też określone konsekwencje przestąpienia tego zakazu, śmierć. I oto przychodzi ten oszust, złodziej, buntownik, ten, który wypowiedział posłuszeństwo Bogu i zaczyna rozmawiać z Ewą. Zaczyna jej
zmieniać zupełnie obraz tego i zrozumienie tego, o czym Pan Bóg powiedział. Zaczyna ją oszukiwać. Mówi jej o tym, że jeżeli zje to jabłko, to tak naprawdę nie umrze, nie jest prawdą to, co powiedział Bóg, a jeżeli zje, to uzyska poznanie, będzie równa Bogu w tym, pozna wszelką mądrość. I wiecie, Ewa i zgodziła się na to, złapała się na to, zadziałało jej pragnienie poznania, pożądanie zdobycia mądrości. Uwierzyła w to, co przyniósł jej ten buntownik, ten, który jest nazwany ojcem kłamstwa. Kochani, jakie były efekty, jakie są efekty tego pierwszego nieposłuszeństwa, dobrze wiemy. To wszystko, co nas otacza, całe to zepsucie, zło, upadek moralny, to ciągłe zdążanie w głąb piekła, coraz niżej, nurzanie się we wszelkiego rodzaju pożądliwościach, to jest efekt tego pierwszego nieposłuszeństwa, które miało miejsce w ogrodzie Eden. Wszelki grzech, nieprawość, nieczystość, one są zasadzone na gruncie tego nieposłuszeństwa. Kochani, idźmy dalej. Kolejny przykład. Czy przypominacie sobie, co stało się w Jerychu, kiedy Izraelici zdobyli to miasto? Przypomnę pokrótce, co tam miało miejsce. Izrael dostał obietnicę od Pana Boga, że Pan Bóg wydaje to miasto Izraelitom, zdobędą go, mimo że nie mieli żadnych maszyn oblężniczych, żadnych taranów. Mieli tylko proste uzbrojenie, a naprzeciw stały wysokie i grube mury. Pan Bóg powiedział, że oddaje to miasto w ich ręce, dał im instrukcje, w jaki sposób mają zdobywać to miasto przez 7 dni w określony sposób. Wiecie, była tylko jedna rzecz, której mieli nie robić już po zdobyciu miasta. Wszystkie rzeczy, które znalazły się tam jako łupy, wszystkie drogocenne szaty, dobytek, złoto, srebro, wszystko to było obłożone klątwą i żaden Izraelita nie miał prawa tego wziąć ze sobą. Takie było przykazanie, przekazane wyraźnie wszystkim Izraelitom, żeby się do tego zastosowali. I wiecie, znalazł się jeden człowiek, tylko jeden człowiek. I kochani, ja patrząc na to nieposłuszeństwo, od razu zwracam uwagę na skutki nieposłuszeństwa. Jeden człowiek doprowadził do kolejnych zdarzeń, które były bardzo niekorzystne dla Izraela, które doprowadziły do tego, że wielu Izraelitów poniosło śmierć pod Aj. Dlatego, że Pan Bóg zasmucił się, rozgniewał się tym aktem nieposłuszeństwa i odwrócił od Izraela i nie wspierał ich już pod Aj. Wiecie, Achan zatrzymał sobie kilka przedmiotów z łupów obłożonych klątwą. Myślę, że zadziałał podobny mechanizm jak w przypadku Ewy. Oto Izraelici szli przez pustynię. Na pustyni nie było żadnych kosztowności, żadnego złota. Surowe warunki. Oto pierwsze miasto. Pierwsze bogactwa i wchodzą do tego miasta, zdobywają, Bóg im to umożliwia i przed nimi jest bardzo dużo różnych kosztowności, rzeczy, które mogą gdzieś tam zaspokoić żądzę. I Achan zatrzymał sobie tylko, jak mówi Biblia, 2,5 kilo srebra, pół kilo złota i jeden płaszcz babiloński. Tak niewiele, ale wziął to i schował, okazał nieposłuszeństwo. Sam powiedział, kiedy już został nakryty, kiedy przeprowadzono to, wiecie, postępowanie wyjaśniające, powiedział tak: zapragnąłem ich i wziąłem je. Kochani, nieposłuszeństwo, taka lekcja z tego płynie, nieposłuszeństwo przynosi przekleństwo, którego końcem jest śmierć. Śmierć na wieki. Skutkiem nieposłuszeństwa Achana była nie tylko porażka pod Aj, ale również tragiczna śmierć właśnie Achana, śmierć jego rodziny. Kochani, idąc dalej, chciałbym wspomnieć na przykład nieposłuszeństwa w narodzie izraelskim. Myślę, że jak wyglądała kwestia posłuszeństwa w tym narodzie, słowu, które Pan Bóg przekazywał Izraelowi, jest nam znana, dobrze to znamy i nikt nie będzie miał tutaj problemu, żeby powiedzieć, czy Izrael na przestrzeni swojego pielgrzymowania za Bogiem był posłuszny, czy nie był posłuszny. Chyba przeważająca ilość przypadków, kiedy byli nieposłuszni. W 5 Księdze Mojżeszowej cały 8 rozdział jest poświęcony
na wezwanie Izraela do posłuszeństwa. To jest ten moment, kiedy jeszcze przed Jerychem, kiedy oni stoją przed ziemią Kanaan, kiedy Pan Bóg ponownie udziela im instrukcji i mówi takie rzeczy. Ja streszczę, nie będziemy czytać całego tego 8 rozdziału, ale zachęcam, żebyście, mając czas, zaglądnęli do 5 Księgi Mojżeszowej, do 8 rozdziału. Pan Bóg w kontekście zachęty Izraelitów do posłuszeństwa w pierwszej części podkreśla wagę przykazań i to, co przynosi ich przestrzeganie. Mówi Izraelitom: słuchajcie mojego słowa, postępujcie według tego słowa, a będziecie żyć, będziecie wzrastać liczebnie i zdołacie posiąść całą ziemię, która leży przed wami otworem, którą ja wam daję. Po drugie, Pan Bóg wezwał ich, aby też wspominali całą drogę, którą przebyli na pustyni. Pan Bóg mówi: przypomnijcie sobie, jak wielokrotnie się o was troszczyłem, jak wielokrotnie też was upokarzałem, ale to wszystko miało na celu waszą naukę, naukę podległości przykazaniom, naukę wierności. Przypomnijcie sobie mannę, przypomnijcie sobie to, że wasze ubrania nie zużyły się, wasze nogi nie opuchły od wędrówki. Takie słowa tam Pan Bóg do nich kieruje. I teraz przychodzi czas, kiedy daję wam ziemię obiecaną, którą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po trzecie, w tym rozdziale 8 Pan Bóg wzywa ich do przestrzegania przykazań, do chodzenia Bożymi drogami i życia w bojaźni przed Bogiem. I również zapewnia o błogosławieństwie. Pan Bóg mówi do nich: jeżeli będziecie słuchać moich słów, wejdziecie do tej ziemi, nasycicie się, będziecie żyć w pokoju, ja będę wam błogosławił pośród tej ziemi, w której się znajdziecie. Kochani, jeden był nakaz, taki główny, generalny, który Pan Bóg dał Izraelitom. Wytępicie wszystkie plemiona, wszystkie ludy, które zamieszkują Kanaan. To był nakaz. I Pan Bóg z drugiej strony też ostrzegał: jeżeli ich zostawicie, jeżeli nie zrobicie tak, jak ja wam mówię, to stanie się dla was sidłem, to stanie się dla was pułapką. Pan Bóg zapowiedział: to będzie źródło waszego ucisku. Bądźcie posłuszni. Bądźcie posłuszni moim przykazaniom. Wypełnijcie też ten rozkaz, który wam daję. I tak było, kochani. W Księdze Sędziów czytamy, kiedy już umarł Jozue, kiedy też umarli starsi współrządzący z Jozuem za jego życia, Izrael zapomniał o słowach Pana, odwrócił się od jego przykazań, od tego głównego przykazania. Rozpoczęli podboje, ale Boże Słowo mówi, że nie rozprawiali się do końca z tymi ludami, które tam zamieszkiwały. Nie wypędzali tych ludzi, nie posłuchali głosu Boga. I w Księdze Sędziów, w 2 rozdziale, w pierwszych 3 wersetach czytamy takie słowa. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Kochani, kolejny przykład króla, który nie zastosował się do tego nakazu, który był ponowiony za jego rządów, za jego panowania. Król Saul okazał nieposłuszeństwo, które stało się końcem tak naprawdę jego panowania i po tym wydarzeniu Bóg zupełnie odwrócił się od Saula, zostawił go i zwrócił się ku Dawidowi. To dotyczyło wojny Izraela, wojny Saula z Amalekitami. W Księdze Samuela w 15 rozdziale czytamy takie słowa, takie wersety. Będę czytał 3, 9, 22 i 23. Saul dostał taki wyraźny rozkaz: idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystkich, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny.
Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Kochani, serce Saula było daleko od Boga. Saul nie zważał już na to, co mówił Pan Bóg, ale kierował się swoimi pragnieniami, swoimi żądzami. On nawet w momencie, kiedy Samuel przyszedł do niego i próbował mu pokazywać, że źle zrobił, próbował Samuel dowiadywać się, dlaczego tak postąpili, on wręcz oszukiwał Samuela. Powiedział najpierw, że tak, wzięliśmy, zachowaliśmy tylko to, co najlepsze, żeby złożyć Panu Bogu na ofiarę. Wiecie, tak zrzucenie odpowiedzialności troszkę na Pana Boga, wykazanie, że ja miałem dobre intencje, zrobiłem to w sposób taki, no, z myślą o to, żeby Panu Bogu złożyć ofiarę. Ale dalsze jego słowa wskazują, że to była nieprawda, że tak naprawdę zadziałały znowu pragnienia, żądze Saula i jego wojowników, chęć zatrzymania tego dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że później, kiedy Samuel naciska na Saula i wykazuje, że zrobił źle, zmienia zdanie, nagle mówi: wiesz, zrobiłem tak, bo bałem się tego ludu. Saul swoje nieposłuszeństwo próbował tłumaczyć strachem przed ludem. I kiedy w końcu przyznał się, że zgrzeszył, na nic to się już zdało, dlatego że tak naprawdę jego wnętrze nie szło za tym przyznaniem. On chciał odbębnić sprawę, załatwić, przyznać się, przyznaję, tak, zgrzeszyłem, okazałem nieposłuszeństwo, ale wewnątrz serca nie było żadnej skruchy, nie przejął się tym, potraktował sprawę lekko. Kochani, to są przykłady negatywne nieposłuszeństwa jego skutków, ale są też pozytywne przykłady. Ja chciałbym wspomnieć dzisiaj tylko o jednym, o tym doskonałym przykładzie, a później przejść do podsumowania krótkiego, do wyciągnięcia wniosków z tych historii, o których dzisiaj opowiadam, które są zapisane w Biblii. Chciałbym wspomnieć na koniec o przykładzie, o wzorze posłuszeństwa, jaki okazał Pan Jezus. Kochani, Pan Jezus przyszedł na ziemię z określonym zadaniem. Miał do wykonania określone zadanie, bardzo ważne zadanie, najważniejsze w dziejach historii, zlecone przez Pana Boga. Chociaż był Bogiem, zupełnie na bok odłożył swoje prawa, swoje racje, staczał walkę, był poddany wielkim próbom, wielkiej presji, wielkim atakom. Wiele razy ludzie chcieli go zabić, ukamienować. W końcu im się to udało. Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. To zadanie, które Pan Jezus miał do wykonania, nie było zadaniem łatwym. Kosztowało go wiele, wiele wysiłku. Skąd taki wniosek? Wiecie, kiedy otwieram Ewangelię Łukasza, w której zawarte jest w ostatnich rozdziałach, zawarty jest opis zmagania Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane, to widzę, jak wiele boju, wiele walki, wiele presji kosztowało Pana Jezusa wykonanie tego zadania. Zawarte są też takie słowa, które sobie tutaj wypisałem. Kiedy Pan Jezus w tej ostatniej chwili przed tym, co miało się zdarzyć, przed tym, jak już jego życie zostanie oddane w ręce tych strażników, żołnierzy rzymskich, kiedy zostanie zabrany przed starszych żydowskich, przed Piłata, który wyda go na śmierć, woła do Pana Boga, woła do swojego Ojca i używa takich słów: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Pan Jezus był świadomy tego, co ma się wydarzyć, co ma się z Nim stać, że wszelka nieprawość, wszelki grzech zostanie na Niego włożony. I to powodowało, że walczył, że modlił się. Kochani, modlił się, jak dobrze wiemy, tak gorliwie, tak głęboko przeżywał tą presję, że Biblia mówi, że pocił się kroplami krwi.
ale Pan Bóg nie zostawił go, wspomagał go w walce, jak mówi pismo, anioł z nieba i dodawał mu sił. I cała presja była skierowana na to, żeby plan zaplanowany przez Pana Boga nie został zrealizowany. Wszystko było skoncentrowane na to, żeby zmusić Pana Jezusa do tego, żeby coś z tego planu ujął, żeby nie okazał pełnego posłuszeństwa, żeby zaczął dyskutować, żeby zaczął negocjować, żeby być może znaleźć rozwiązanie w innym kierunku, nie tym zaplanowanym przez Boga Ojca. Kochani, ale Boże Słowo mówi nam, że Pan Jezus wytrwał w posłuszeństwie, bo bez tego posłuszeństwa nie byłoby zbawienia. Filipian w drugim rozdziale od 5 do 8 wersetu są zawarte takie słowa, które wskazują na to doskonałe posłuszeństwo. Czytamy tam tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Kochani, na koniec wnioski wynikające z tych historii. W naszym życiu, w podążaniu za Panem Bogiem, posłuszeństwa nie zastąpimy niczym innym. Człowiek jest wezwany do tego, żeby walczyć, żeby wykazywać i ponosić trud, wysiłek. Chrześcijanin jest wezwany do tego, żeby poświęcić wszystko dla posłuszeństwa. Poprzez nakazy i zakazy zrobisz tak, a tak. Mówi o tym Biblia. W zasadzie traktując o każdej dziedzinie naszego życia, mówi, zrobisz tak, a tak w takiej sytuacji. Nie zrobisz tego, a tego. Czasami nam się może wydawać, że stojąc przed wyborem, wydawać nam się może, że jeżeli postąpimy według tego, co Biblia mówi, co gdzieś tam jest zapisane w naszym sumieniu, gdzie odbieramy głos, że nie powinniśmy tak robić, wydaje nam się, że stracimy dużo. Z drugiej strony, kiedy chcemy zrobić po swojemu, widzimy niesamowite zyski. Widzimy, że tak naprawdę możemy wiele zyskać. Ale posłuszeństwo tak naprawdę, posłuszeństwo Bożemu Słowu jest kluczem do prawdziwego błogosławieństwa. Posłuszeństwo pozwala Bogu działać w naszym życiu. Posłuszeństwo sprawia, że Pan Bóg może kierować naszymi krokami, kierować naszą drogą i prowadzić nam tam, gdzie rzeczywiście jest dla nas błogosławieństwo. Kiedy postępujemy według własnych pragnień, według naszych odczuć, naszych żądz, koniec końców stracimy wiele, możemy nawet stracić życie. I kochani, chciałbym zachęcić nas wszystkich, siebie, żeby w takiej sytuacji też pamiętać, że przed okazaniem nieposłuszeństwa zawsze pojawiło się oszustwo i ta wizja jakiegoś zysku, wizja tego, że jak zachowam się po swojemu, nie stracę, jest zwykłym oszustwem. Biblia mówi, wąż był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta. Zaczął oszukiwać Ewę. Myślę, że tak samo Achan, Saul byli oszukani swoimi wewnętrznymi pragnieniami, swoimi żądzami. Nieposłuszeństwo zawsze poprzedzone jest wywołane oszustwem i nieuczciwością. Dlatego nie dajmy się oszukiwać. Zawsze przed podjęciem decyzji zastanówmy się i uświadommy sobie, że jeżeli nawet wydaje się, że decydując się na postępowanie według Bożego Słowa stracę, to wiedz, że to jest oszustwo. Bo być może wydaje się tak, że stracisz, ale końcem będzie życie i błogosławieństwo Pana Boga. Posłuszeństwo jest związane z prawdą. Posłuszeństwo strzeże prawdy i jej błogosławieństwa dla życia człowieka. Posłuszeństwo wprowadza w tę prawdę. Kochani, po trzecie, wybór co do tego, aby być posłusznym, należy do mnie. Zawsze wybór, żeby być posłusznym, leży przed tobą, przed nikim innym. Nikt za ciebie nie podejmie decyzji. Ktoś może cię namawiać, może cię oszukiwać, ale zawsze decyzję podejmujesz ty. Tak jak Ewa nie mogła się zasłonić Adamem, tak jak Adam nie mógł się zasłonić Ewą, a Ewa wężem,
bo oboje ponieśli konsekwencje nieposłuszeństwa. Tak samo Saul nie mógł wymówić się na lud. Poniósł konsekwencje za swoje nieposłuszeństwo. Decyzja zawsze należy do ciebie. W kontekście Ewy, Achana i Saula taki wniosek widzę, że wiecie, każdy z nas ma marzenia, pragnienia, to co gdzieś tam wypływa z wewnątrz nas. Dzisiaj podstawowe pytanie w kontekście słowa o posłuszeństwie brzmi, czy moje marzenia, czy moje pragnienia są podporządkowane i czy są zgodne z wolą Bożą. Kochani, jeśli nasze marzenia i nasze pragnienia nie będą podporządkowane woli Bożej, jeżeli nie będziemy tego wszystkiego oddawać Panu Bogu, to one zawiodą nas do złego miejsca. Zawiodą nas do miejsca, w którym przyjdzie przeciwnik, przyjdzie oszust i zacznie nas oszukiwać i będziemy podatni na to oszustwo. Nie będziemy mieli siły, żeby sprzeciwstawić się temu. Dlaczego? Dlatego, że nasze serce, nasze to co jest wewnątrz nim, pragnienia, które są w nim, nie będą przez Boga doświadczone i odcięte te i usunięte, które są niewłaściwe, które mogą nas zawieść w złe strony. Czy badam moje pragnienia i odcinam te, które mogą oszukać moje serce? Musimy strzec naszych pragnień przed tym, co oszukane. I wiecie, ja z wielką radością dzisiaj słuchałem Filipa i cieszę się, że jest blisko Boga i każdego dnia jest blisko Boga, bo to jest, wiecie, klucz do tego, żeby w przyszłości, kiedy przyjdzie atak, nie dać się oszukać. Dlatego szczególnie zachęcam młodych ludzi, żeby już od najmłodszych lat swoje pragnienia, swoje marzenia, swoją drogę obierali razem z Bogiem, żeby wszystko Mu powierzali, wszystko z Nim konsultowali, bo to jest klucz do tego, żeby zwyciężać w chwili próby, w chwili, kiedy przychodzi zadecydować, być posłusznym, czy nie być, czy postąpić wbrew temu, co mówi Boże Słowo i okazać nieposłuszeństwo. Niewłaściwe pragnienia może wykorzystać wróg, przeciwnik może łatwiej oszukać. Kochani, po piąte, tak jak wszystko, co dobre między ludźmi a Panem Bogiem popsuło się z powodu nieposłuszeństwa, tak od posłuszeństwa zaczyna się przygoda nowego życia z Jezusem Chrystusem. Kiedy o tym myślałem, przyszła mi do głowy historia, kiedy apostoł Piotr stał w dniu Pięćdziesiątnicy i zwiastował Ewangelię ludziom, którzy byli świadkami wylania Ducha Świętego na uczniów i na tych, którzy tam byli zgromadzeni. I kiedy oni byli poruszeni słowem, które było zwiastowane, zaczęli pytać, co mamy zrobić zatem? Mężowie, bracia, co mamy zatem zrobić, żeby być zbawionymi? I wtedy Piotr powiedział takie proste słowa. Wiecie, Ewangelia zawsze jest prosta. Boże Słowo nigdy nie jest gdzieś tam tak podane, że w zasadzie to nie wiadomo, co zrobić, że można tak wykładać i inaczej wykładać, jak ten doradca próbował. Boże Słowo jest zawsze jasne i apostoł Piotr powiedział do nich tak, upamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. Dla 3000 ludzi efektem posłuszeństwa słowom apostoła Piotra było dołączenie do wspólnoty, było trwanie w społeczności, w łamaniu chleba, w nauczaniu. I nie ustawali ci ludzie w modlitwie. Nieposłuszeństwo stało się powodem odłączenia od Boga, a od posłuszeństwa Bożemu Słowu zaczyna się przygoda nowego życia z Jezusem Chrystusem. Kochani, być może dzisiaj zmagamy się w swoim życiu z różnego rodzaju pokusami, atakami. Być może jesteśmy otoczeni przez złych ludzi i gdzieś tam wnętrze nam podpowiada, zachowaj się w taki sposób, odpłać innym w określony sposób. Być może walczysz z różnego rodzaju złymi myślami, a Boże Słowo nakazuje odrzucać wszelkie pokusy, nakazuje gasić pociski złego. Ja chcę dzisiaj podkreślić, że chrześcijanin nie ma innego wyboru, jak okazać posłuszeństwo. Jak stanąć na gruncie Bożego Słowa, nawet w ciężkiej walce, nawet w walce długotrwałej, trwającej wiele, wiele dni, tygodni, może miesięcy, nie masz innego wyjścia. Masz stanąć w posłuszeństwie i stać tak do momentu, aż przyjdzie Boża odpowiedź, Boże zwycięstwo, Boże posilenie. To jest nasze zadanie, być posłusznymi. I wierzę, kochani, że też w takich sytuacjach Pan Bóg posila, tak jak posilał
Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane, kiedy był z Nim, kiedy dodawał Mu sił, anioł posłany przez Boga. Tak wierzę, że w takich sytuacjach, chwilach, kiedy jesteśmy wystawieni na próbę, czy zachować się w sposób posłuszny, czy iść swoimi drogami, czy wybrać te wewnętrzne złe pragnienia, zastosować się do schematu, który rządzi tym światem, Pan Bóg wspiera, Pan Bóg daje zwycięstwo w tym. Niech taką największą dla nas inspiracją będzie inspiracją do walki o wytrwanie w posłuszeństwie będzie postawa Pana Jezusa, szczególnie Jego postawa w ogrodzie Getsemane. Pamiętajmy też o tym, że nieposłuszeństwo zawsze przynosi śmierć w finale. Natomiast od posłuszeństwa zaczyna się życie i życie też kończy się na posłuszeństwie. Amen.